Empic Go, najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empic Go zaprasza do wysłuchania książki Bartka Przybyszewskiego i Mateusza Witkowskiego, zatytułowanej Podcastec Polskie Milenium. Czyta Katarzyna Borowiecka z gościnnym udziałem autorów. Zaczepiłaś telefon o pończochę. To niesamowite. Norbi w reklamie telezakupów Mango Gdynia Panu się chyba coś pomieszało pod tą łysą głową całkowicie i nie ma co trzymać rozumu w głowie, bo włosów nie ma i panu uleciał rozum. Andrzej Leper do Jana Marii Rokity w audycji Siódmy Dzień Tygodnia, Moniki Olejnik, rok 2004 Jeszcze pragnę przeprosić, prezydent stoi, kardynał stoi, a ja siedzę. Jan Paweł II w trakcie Ostatniej Pielgrzymki do Polski, rok 2002. Twa nagość sprawia mi radość. Mezo w piosence suczki, rok 2003. Czym nie jest ta książka? Na pewno nie jest encyklopedią polskiego milenium pełnym kompendium wiedzy na jego temat. Nie było naszym celem opisanie każdej postaci publicznej, nie chcieliśmy odhaczyć każdego medialnego wydarzenia z lat 1999-2005. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy o tym okresie opowiedzieć przez pryzmat kilkudziesięciu wybranych przez nas istotnych zjawisk. Ale co to właściwie znaczy istotnych? Są tu teksty o rzeczach ważnych obiektywnie, takich, których skutki w jakiś sposób odczuł każdy, kto mieszka tu dziś lub mieszkał 20 lat temu. Piszemy więc o wejściu Polski do Unii Europejskiej, aferze Rewina, sukcesach Adama Małysza czy śmierci Jana Pawła II. Bo właśnie wtedy, jak śpiewał Michał Wiśniewski, świat nasz milczał cały blady od wzruszeń. Takich tematów jest jednak stosunkowo niewiele zdecydowanie więcej jest takich, które obeszły tylko część z nas. I tu musieliśmy wybierać. Czy ważniejszy był Oscar dla Wajdy, czy kinematografia paktofoniki, Bestsellerowa twórczość Janusza Leona Wiśniewskiego, czy walka Tysona z Gołotą. Trzecie czy czyli Stawilcztajna, Andrzej Leper w Sejmie, czy Klaudiusz Sewkowicz w Zakupach Mango. Nie były to łatwe wybory. Mamy nadzieję, że nasza selekcja będzie interesująca zarówno dla tych, którzy lata 99-2005 pamiętają, jak i dla tych, którzy pamiętać ich nie mogą. A tym, którzy polskiego milenium pamiętać nie chcą, życzymy, by zgodnie z przebojem zespołu 1 l umieli nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka. Bartek Przybyszewski, Mateusz Witkowski, Podcastex, Podcast o latach 90. i zerowych. Rozdział pierwszy. Telewizja. Telewizja premium, czyli idol i kultura formatu. Nie ma wątpliwości. Telewizja lat 90. bywała zgrzebna i nużąca. Wystarczyło w niej jednak miejsca dla programów nieskrępowanych ramami formatu. Czasy te przeminęły, bezpowrotnie, wraz z początkiem nowego tysiąclecia. Nie mamy zamiaru gloryfikować po transformacyjnej telewizji. Uboga oferta programowa obfitowała bowiem w produkcje nieco kuriozalne: przygotowane na prędce, osadzone w amatorskiej scenografii zlepionej na ślinę i taśmę klejącą, lub kręcone u znajomego w pokoju. Pamiętacie ogniem i mieczem według Szymona Koblińskiego? Albo krępujące rozmowy z gośćmi, które stanowiły jeden z segmentów tiktaka? Stara telewizja, niezależnie od naszej nostalgii, była nudnawa i trąciła amatorszczyzną. Gro producentów i decydentów mogłoby śmiało nosić w tamtych czasach na piersi plakietkę z napisem – uczę się. Wszelkie wpadki i dłużyzny, matko, jakie te szalone liczby były powolne, zawierały jednak w sobie pewną wartość. Był to pierwiastek spontaniczności, a może po prostu człowieczeństwa, który z czasem zaczął znikać z ramówek. Czym jest więc format? Najprościej byłoby go nazwać zbiorem zasad dotyczących treści i estetyki programu telewizyjnego, który można nabyć u zagranicznego producenta. Nie jest rzecz jasna prawdą, że moda na formaty zaczęła się wraz z przełomem lat 90. i zerowych. Ukochane przez Polaków Koło Fortuny z Wojciechem Pijanowskim i Magdą Masny opierało się przecież na zagranicznej licencji. Chodzi o amerykańskie Wheel of Fortune z 1975 roku. Ba, nawet tak nobliwy i naładowany wiedzą program jak jeden z dziesięciu, prowadzony przez niezawodnego Tadeusza Sznuka, to rzecz oparta na formacie. Mowa o brytyjskim 15 to 1 1988. O posaltowskim Idź na Całość kopii amerykańskiego Let's Make a Deal 1963 mówiliśmy szerzej w jednym z odcinków podcastu. Końcówka lat 90. przyniosła nam również formaty lokalizowane, a więc zmodyfikowane względem oryginału, by lepiej trafić w krajowe gusta. Wspomnijmy choćby o milionerach, 1999 opartych na brytyjskim Who Wants to Be a Millionaire z 1998 czy miodowych latach 1998-2004 wzorowanych na amerykańskich The Honey Mooners z 1955. Czy nie jest aby tak, że anglosascy milionerzy to nie żadne tam pierwowzory, tylko te wersje bez urbańskiego? I czy wielu z nas nie myślało, że miodowe lata to oryginalny polski serial? Prawdziwy przełom, i nie mamy tu wyłącznie na myśli rodzimej telewizji, nastąpił wraz z rokiem 2000. Wtedy to w Cannes doszło do spotkania twórców i producentów formatów telewizyjnych, którzy powołali frapa stowarzyszenie mające chronić ich prawa autorskie? Jak twierdzi medioznawca, Jean Cachal to początek rynku formatów, o jakim możemy mówić i dziś. Prywatne polskie stacje bardzo szybko zareagowały na ten stan rzeczy i zaczęły wzmacniać swoją pozycję. O polskim Big Brotherze, który wystartował w 2001 roku, wspominamy w osobnym podrozdziale. Być może jeszcze lepszy przykład błyskawicznego dostosowania się do nowych realiów stanowi polsatowski Idol. 2002, 2005 i 2017, który wystartował rok po premierze brytyjskiego oryginału pod tytułem Pop Idol i w tym samym SIG roku, co wersja amerykańska. Idol nie był pierwszym formatem w polskiej telewizji, nie był nawet pierwszym talent show. Miał jednak pewną przewagę nad poprzednikami, którą można by w skrócie nazwać zachodnim rozmachem. Otaczał go nimp telewizji Premium, o czym przekonywano nas już w animowanej czołówce. Szansa na sukces 1993-2012 i od 2019 w porównaniu z Idolem wypadała nadto swojsko i kameralnie. Efemeryczne Zostań Gwiazdą 1998-1999 z kolei zbyt smętnie. W końcu jednym z członków jury był Robert Jansson. Droga do Gwiazd 2001-2002 nazbyt cukierkowo i przymilnie. Idol był natomiast zaprogramowany, by robić wrażenie. Już samo gremium jurorskie przypominało drużynę superbohaterów, obdarzonych różnymi mocami. Elżbieta Zapędowska była zimnokrwistą specjalistką, Jacek Cygan, lirycznym panem z wąsem. Zgolił go jeszcze w trakcie pierwszej edycji, który wie, jak dotrzeć do serc Polaków. Robert Leszczyński pełnił funkcję szczerego, ale wyluzowanego, w końcu miał dredy, dziennikarza. I tak docieramy do Kuby Wojewódzkiego. Niezależnie od sympatii, być może najbardziej wyrazistej postaci w polskiej telewizji tamtej doby. A że była to raczej wyrazistość w stylu Wojciecha Cejrowskiego niż Bogusława Kaczyńskiego? Cóż, o tym później. Pierwsze cztery edycje Idola z lat 2002-2005 na świat wydały całą masę gwiazd i osobowości. By wspomnieć choćby o Monice Brodce, Krzysztofie Zalewskim, Ani Dąbrowskiej, zdarzały się też kariery dość tymczasowe, jak ta, która przypadła w udziale Ewelinie Flincie. Program tworzył też podwaliny pod mniej lub bardziej spektakularne porażki. A weźmy choćby chłodne przyjęcie debiutanckiej płyty Alicji Janusz. Ala Janusz, 2002, z nieszczęsną jajecznicą, czyli tak naprawdę zbudziłam się. Czy castingowy błąd polegający na ściągnięciu w miejsce Kuby Wojewódzkiego Marcina Prokopa i Macieja Maleńczuka, który tylko umocnił pozycję pierwszego z wymienionych. Przede wszystkim jednak idol dostarczał nam memów. Wszyscy lubimy słuchać wokalistów i wokalistek, którzy trafiają w tonację, w telewizji jednak najbardziej interesowała nas niedoskonałość. Dlatego też każdorazowo najżywsze emocje wzbudzały w nas wczesne etapy programu, czyli przesłuchania, na których zjawiali się wszelkiej maści ekscentrycy i działający z premedytacją jajcarze. Poznaliśmy Rudego, który się nie dostał, Michała Welchomika, który kochał Stachurskiego, Gabi, która zbyt mocno wierzyła w swój wokal oraz pana w ciemnych okularach, który walczył z piosenką Obudź się oddziału zamkniętego. Bawiło? Jak najbardziej. Nasza dobra zabawa miała jednak smutny rewers. Wspomniani ekscentrycy byli przez twórców programu upychani w kompilacjach opatrzonych tytułami takimi jak... Kosmici, rzucani na pożarcie widowni. Zupełnie jakby, często przesadnie zgryźliwe i personalne, komentarze jurorów nie wystarczyły. W kolejnych latach w polskiej telewizji zaroiło się od produkcji opartych na zagranicznych serialach, teleturniejach czy reality show's. Wszyscy jesteśmy w stanie, nie zastanawiając się ani chwili, wymienić choćby taniec z gwiazdami Nianie, Kasie i Tomka Albo wspomnieć o hmm, umiarkowanych sukcesach w rodzaju heli w Opałach czy wszyscy kochają romana. Waga idola polega jednak na tym, że ustanowił nowy styl komunikacji z uczestnikami oraz komunikowania o uczestnikach. Telewizja nie była już niewinna, była drapieżna, a pod pozorami przyznajemy nierzadko naprawdę niezłej zabawy zaczął skrywać się, nawiązując do tekstu Łukasza Najdera Prime Timeowy buling. Skoro przy bulingu jesteśmy, to zapraszamy do kolejnego podrozdziału. Akwizytor własnego ego, czyli Kuba Wojewódzki. Jak to powiedział kiedyś Jim Morrison, Jerzy Gruza, Humphrey Bogart. Albo dobra, w przeciwieństwie do naszego bohatera, spróbujemy sformułować wypowiedź bez stawania na ramionach gigantów. Tym bardziej, że musielibyśmy dodać jeszcze Woody Allen. Nie byłoby uczciwe stwierdzenie, że Kuba Wojewódzki pojawił się na medialnym firmamencie dopiero w kwietniu 2002 roku wraz ze startem polskiego idola. Mówimy przecież o facecie, który zaczynał karierę dziennikarską jeszcze w latach 80. jako recenzent z magazynu muzycznego. Następnie dołączył do zespołu rozgłośni harcerskiej, skąd trafił do radiowej trójki. Współtworzona przez niego audycja Brum, emitowana na początku lat 90. w programie trzecim, przerodziła się w 1993 roku w poczytne czasopismo o tej samej nazwie, w którym pełnił funkcję naczelnego. W tym samym roku objął stanowisko dyrektora Jarocińskiego Festiwalu. Ninetiesy były dla niego również czasem telewizyjnej inicjacji. Przypomnijmy choćby o programach Rock'n'Roller, TVP1 i Halo Gramy, Polsat. Krótko przed idolem szefował działowi rozrywka w wirtualnej Polsce. Działał prężnie jako producent, okazjonalnie reżyserował wideoklipy. Słowem, znał biznes. I właśnie znajomość branży, a niech tam, połączona najwyraźniej ze znajomością polskiej duszy, okazała się w przypadku Kuby kluczowa. Wojewódzki nie pojawił się więc na medialnym firmamencie w 2002 roku, ale dopiero w 2002 roku stał się bohaterem masowej wyobraźni. Dobrze wiedział, że świat będący u progu internetowej rewolucji potrzebuje nowych postaci, jednocześnie hałaśliwych jak zespoły numetalowe i przystępnych jak zespoły numetalowe. W Polityce, nr 48-2002, mogliśmy przeczytać wypowiedź Piotra Fajksa, dyrektora programowego Polsatu, który stwierdził wprost Taka musi być telewizyjna gwiazda dzisiejszych czasów, zimna lub gorąca, nigdy letnia Kuba od początku więc kąsał, drwił z uczestników programu, strzelał motami, Masz tylko jedną wadę, brak ci zalet Gestykulował, piszczał i krzyczał wszystko po to, by oddalić, na ile tylko się da, zarzut nijakości, aby przykuć uwagę. Od początku mierził, ale i intrygował publiczność, czego dobrze dowodzi artykuł opublikowany w 2003 roku w Głosie Pomorza. Irytuje mnie ten facet, dodaje Karolina Młynarczyk, studentka polonistyki. Najchętniej pojechałabym do niego do Warszawy i mu nastukała. Ale oglądam ten program, właściwie każdy odcinek. I wstyd się przyznać, oglądam go właśnie dla Kuby. Jestem ciekawa, co znowu wymyśli. Równie ciekawe było najwyraźniejsze FOSTWO Polsatu, które w roku premiery pierwszego Idola podarowało wojewódzkiemu własny talk show. Kuba wzmacniał w programie oraz w wywiadach prasowych swój wizerunek nonkonformisty, wiecznego chłopca miłującego luksus. Gdy w 2003 roku portal gazeta.pl przeprowadził sądę na, uwaga, najbardziej topowego Warszawkowicza, to właśnie on znalazł się na szczycie. Sam odcinał się od werdyktu, choć można założyć, że oddane na niego głosy nie były podyktowane pogardą, lecz raczej podziwem lub delikatną zazdrością. Wczesne sezony Kuby Wojewódzkiego to jednak zarazem popis warsztatowej nieporadności, na tyle wyraźnej, że nie zaszkodziłaby mu wspomniana plakietka uczę się. Prowadzący nie jest w stanie odpowiednio pokierować rozmową, reaguje nerwowym chichotem, zalepia czas antenowy żarcikami politycznymi, w obecności kobiet zachowuje się jak sztubak, a jego komentarze dotyczące urody czy segmenty w rodzaju prezentacji stringów z własnym wizerunkiem. Odcinek z Agnieszką Maciąg z 9 marca 2003 roku wydają się werbalnym odpowiednikiem rysowania siusiaków w zeszycie. Rety, właśnie się zorientowaliśmy, że opis ten przylega do wszystkich dotychczasowych sezonów programu. Już w drugim odcinku talk show z 6 października 2002 roku Piotr Najsztub sugeruje mu, by porzucił pozę i zaczął rozmawiać z gośćmi. Oczywiście pytanie, czy warto pobierać nauki u Piotra Najsztuba pozostawiamy otwarte. Czyli co, król jest nagi? Nie, król, ściślej od 2006 roku król TVN-u, jest ubrany po szyję. Największym osiągnięciem wojewódzkiego, i nie ma w tym stwierdzeniu ani cienia ironii, jest przekonanie opinii publicznej o własnej wyjątkowości, przenikliwości i nonkonformizmie. Nastrojenie widzów tak, by grali hymn na cześć jego własnego narcyzmu. Kuba nie jest być może wybitnym polskim myślicielem, ale wybitnym akwizytorem handlującym własnym ego niewątpliwie. Wizja świata roztaczana przez Wojewódzkiego jest bowiem tak naprawdę na wskrość konserwatywna. Pod płaszczykiem intelektualnego huligaństwa, nowego otwarcia i kul cool telewizji granem DJ Adamus rozdajemy odtwarzacze MP3 od początku ukrywał się nieodłączny seksizm w komplecie z kryzysem wieku średniego. Moja przyszła żona jeszcze się nie urodziła, padało z anteny wielokrotnie. Namaszczany przez otoczenie na demona intelektu, miał w sobie subtelność weselnego wodzireja podczas najbardziej hardkorowych zabaw weselnych. Przypisywana mu erudycja była przecież erudycją licealisty, który wciągnął przez noc dwie buntownicze autobiografie i zbiór złotych myśli. W tym sprawdzianem była konfrontacja z zagraniczną publicznością oraz koleżankami i kolegami po fachu w programie World Idol, w którym to Kuba, mówiąc oględnie, wypadł mało imponująco. Wreszcie czołobitne hołdy wobec przedstawicieli starszej inteligencji, wszelkich gajosów i sewerynów tego świata, nie były, jak nam się wydawało, dowodem obycia kulturalnego czy wrażliwości. Związana z nimi antagonizująca opowieść dotycząca różnych Polsk, tej fajnej, nowoczesnej i rzekomo otwartej, oraz tej zapyziałej, niereformowalnej, osobom urodzonym przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku nie musimy chyba tłumaczyć, jakie były skutki tego rodzaju wynurzeń. O humorze wyjętym z basza lub koderskiej memosfery, który wiedzie prym w programie do dziś, nie warto nawet się rozpisywać. Kuba szokował, mówił rzeczy niepoprawne politycznie, próbując rzekomo otworzyć nas na świat i nowoczesność. Tymczasem utwardzał swoją retoryczną łopatą, bo przecież nie floretem, grunt pod rozwój rozmaitych konserwatywnych narracji. Udając, że idzie na wojnę ze wszystkimi, jako jednoosobowa subkultura, oraz że jego działalność to policzek smakowi powszechnemu, tak naprawdę przymilał się do odbiorcy, upośledzał go, cofał o kilka kroków. Przekonywał, że rubaszność czy drwina wycelowana w osoby średnio uprzywilejowane jest zupełnie uprawniona, a w razie zarzutów zasłaniał się persyflażem i konwencją. Na długo, zanim influencerzy i coachowie zaczęli przekonywać nas o nieskończonych możliwościach każdej jednostki i o istotności dążenia do luksusu, wojewódzki już tam był. Cały w neoliberalizmie, a może nawet libertarianizmie w końcu najważniejsze jest ja a państwo powinno się od nas odczepić. Zważywszy na tematykę książki, posługujemy się czasem przeszłym. Tym razem należałoby jednak stwierdzić, że zjawisko Kuba wojewódzki, które narodziło się na początku XXI wieku, trwa w niezmienionym kształcie do dziś. Kiedyś dziwiło nas, że ten postępowiec tworzy platformę swobodnej wypowiedzi Januszowi Korwinowi Mikkiemu. Dziś dziwimy się własnemu zdziwieniu. Trafić na otwartą linię, czyli telewizyjne programy interaktywne. Po lewej stronie ekranu ułożono sześć liter w dwóch rzędach w następującej kolejności. P-O-L-S-K-A. Nad literami umieszczono czterocyfrową kwotę, która co chwilę rosła lub malała. Po prawej zaś na tle wirtualnej tapety, przedstawiającej rajską wyspę, stała długowłosa blondynka w dwuczęściowym stroju kąpielowym. Pod nią napis otwarta linia oraz zegar odliczający czas. Czy ktoś da radę się dodzwonić? Zagaduje co chwila dziewczyna. Rozsypanka literowa czeka na rozwiązanie. Chodzi o taki kraj, kochani. Wystarczy zadzwonić mamy otwartą linię. I tak przez kilkadziesiąt minut. To prawdziwa scena z nocnego quizu telefonicznego dziewczyny w bikini, który zadebiutował w Polsacie w styczniu 2006 roku. Formuła tego programu i programów zbliżonych, na przykład Nocę Zagadek stvp2 czy Polsatowskiej Zagadkowej Nocy, była którąś z kolei wariacją na temat: My mamy dla was zagadki lub zadania do wykonania, a wy do nas dzwonicie. Różnica pomiędzy Dziewczynami i dajmy na to klasycznymi 90 piratami, znanymi też jako kogo witam, kogo goszczę, polegała na tym, że podczas gdy wcześniej w audycjach z udziałem osób dzwoniących nie było przestojów, i ze studiem łączono osobę za osobą, tutaj dynamika opierała się właśnie na nich. Wersje wydarzeń były z grubsza dwie: albo zagadka była oczywista i wtedy przez kilkadziesiąt minut ze studiem nie łączył się nikt, albo opcja druga: zadanie mogło mieć wiele rozwiązań i dzwoniących było wielu, ale przez kilkadziesiąt minut każdy podawał niewłaściwe rozwiązanie. Niezależnie od przebiegu programu, prowadzący lub prowadzący musieli przez cały czas przekonywać widza, żeby spróbował trafić na otwartą linię, cokolwiek to znaczyło. Czy rzeczywiście mogło być tak, że przez kolejne kwadranse nikt nie próbował dzwonić do programów nadawanych w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych? Mamy na ten temat pewne teorie, ale z uwagi na generalną niechęć do procesowania się z koncernami medialnymi, wolimy zachować je dla siebie. Zamiast dociekać, cofnijmy się o kilka lat do przełomu wieków, bo to właśnie ten czas był momentem skokowego rozwoju tzw. telewizji interaktywnej w Polsce. Wzorce gotowe do wykorzystania czekały na Zachodzie, gdzie od lat próbowano połączyć telewizję z grami wideo. Pomysł był prosty: jeśli gry do sterowania potrzebują urządzenia wyposażonego w przyciski, to czemu tym urządzeniem nie miałby być telefon z tak zwanym wybieraniem tonowym? W roku 1990, kopenhaska firma Silver Rock Productions stworzyła postać trolla Hugo, którego działaniami można było sterować właśnie przy pomocy sygnału telefonicznego. Telewizyjna gra okazała się olbrzymim hitem w Danii, szybko sprzedano ją więc do kolejnych krajów. Show z Hugo nie wszędzie się przyjął, ale kiedy już osiągnął sukces, to taki przez wielkie S. Dla przykładu, w Brazylii w trakcie programu do duńskiego trola potrafił zadzwonić nawet milion osiemset tysięcy widzów. Polsat wykupił prawa do programów z Hugo w roku 2000 i format przyjął się znakomicie, w czytowych momentach osiągając oglądalność na poziomie 3 milionów widzów i pociągając za sobą kolejne produkty, które trafiły pod polskie strzechy. Książeczki edukacyjne, czasopismo Świat Przygód z Hugo, chipsy, soczki oraz, rzecz jasna, gry wideo wydawane przez Cenegę. Była też płyta, w której Hugo śpiewał wspólnie z Bartkiem Wroną. Jak widać, niełatwo kontynuuje się karierę po rozwiązaniu Just Five. Czy oglądanie polsatowskiego Hugo było przyjemnym doświadczeniem? Jeśli ktoś lubi oglądać ludzi niezgrabnie grających w gry zręcznościowe, to jeszcze jak? Dla nas było to raczej frustrujące, zwłaszcza że same gry z Hugo nie wyglądały na trudne. Od trzeba było zdążyć z naciśnięciem odpowiedniego przycisku, zanim wesoły troll dostał deską w ryj albo pizgnął w stalaktyt. Problem w tym, że opóźnienie pomiędzy przyciśnięciem guzika i ruchem postaci w grze potrafiło być tak duże, że niektórzy telewidzowie nie mieli szans na wygraną. Wiązało się to niekiedy ze słyszalną frustracją osób towarzyszących. Rodzeństwo czy rodzice głośno komentowali poczynania grających. No szybko, czwórkę, teraz, dawaj dawaj, bo przegrasz, w lewo mówię i tak dalej. Dorośli czasami próbowali pomagać, wciskając dziecku klawisze, wspomina w rozmowie z nami Mariusz Czajka, jeden z dwóch aktorów wcielających się w polskiego Hugo. To wywoływało głośne pretensje u dzieci: Mamo, nie rusz, co zrobiłaś? No niestety, chcieli dobrze, ale tylko psuli dziecku robotę. Tym, co może robić wrażenie, i dziś, były hajtechowe kulisy produkcji. Aktorzy wcielający się w Hugo, przed Mariuszem Czajką był to Andrzej Niemirski, mieli na głowach specjalne kaski z czujnikami, dzięki którym twarz Hugo animowała się zgodnie z ruchami twarzy odtwórcy. Z kolei specjalny joystick pozwalał na ruszanie głową albo mruganie oczami. W kilku formatach trolowi towarzyszyli żywi prowadzący. Niemirskiemu partnerowali Wojciech Asiński i Andrzej Krucz, a później Aleksandra Woźniak, a czajce Piotr Galus. Ekipy łatwo się ze sobą zżywały, a na antenie działy się rzeczy nieprzewidywalne. Niemirskiemu regularnie zdarzało się sprzeczać ze współprowadzącymi, a Mariusz Czajka próbował Piotra Galusa zagotować. Na przykład w odcinku z 14 czerwca 2008 roku, zupełnie bez związku z niczym, zapytał głosem Hugo, oglądałeś wczoraj Sopot Opole czy tam coś tam? Hugo spadł z ramówki polsatu w roku 2009, gdy komputer osobisty podłączony do internetu powoli przestawał uchodzić za luksus. Upowszechniały się też konsole i telefony komórkowe zaopatrzone w darmowe gry. Żeby pyknąć zręcznościówkę, nie trzeba było już dzwonić do trola z polsatu. Wróćmy do roku 2003, gdy w Polsce powstała pierwsza telewizja internetowa ITV, a po niej kolejne TVN Gra i Forfan TV, skupiona niemal wyłącznie na produkcjach SMS-owo-telefonicznych. Wśród typowych formatów quizowych pojawiły się też programy ezoteryczne czy erotyczne, laski wanilii, program, w którym prowadzącym paniom zdarzało się urządzać na żywo sesję dominowania dzwoniących uległych. Była też homofonia pierwsza polska audycja skierowana do społeczności LGBTQIA, choć jak zapewniali twórcy, zależało im też na niequeerowej widowni. W homofonii ciekawie prezentowały się zwłaszcza sądy uliczne. Prowadzący wiedzieli, że mają niewielkie szanse na spotkanie wyautowanych osób nieheteronormatywnych, więc po prostu zaczepiali heteryków. Po kilku latach interaktywny profil ITV zmieniono, a obecnie stacja ewoluowała w muzyczną nutę GOLD. Rozwiązania interaktywne w telewizji istnieją do dziś. EZOTV wciąż ma się lepiej niż dobrze i w międzyczasie zdołała nawet wypromować własnego celebrytę, Różbite Macieja. Ale okazało się, że w przypadku niektórych formatów dzwoniący widzowie mogą być raczej obciążeniem niż zaletą. Połączenia potrafiły być niestabilne, prowadzący co chwila musieli prosić o ściszenie telewizji, a rozmowy średnio się kleiły. Coraz częściej zwracano też uwagę na to, że interaktywne programy bywały de facto maszynkami do coraz bardziej ordynarnego zdzierania pieniędzy z widzów. Podobno jeden z widzów For Fun TV w połowie lat zerowych wysłał do stacji 4000 SMS-ów, co kosztowało go prawie pięć tysięcy złotych. Prowadzony w ITV przez Piotra Galusa tak, tego od Hugo program technologiczny Moje Logo News proponował widzom wysyłanie SMS-ów do samego prowadzącego. Na platformie blogowej wirtualnych mediów można znaleźć tekst śledczy Michała Kińskiego z roku 2006. ITV nabija ludzi w butelkę, w którym autor postanowił sprawdzić, na czym polega usługa. Czytamy tam. SMS premium tylko za złotówkę, więc zacząłem zabawę. Jeden wysłany, prawie natychmiastowa odpowiedź, kolejny i kolejny. Ciekawą rzeczą było to, że każdy SMS kończył się pytaniem, co miało skłonić do wysłania kolejnego. Myślę, że już na początku dla średnio rozgarniętego człowieka wszystko jest jasne: Wielka Ściema. Łabędzi śpiew przypału czyli świat według kiepskich. Jaki jest przepis na sukces? Należy pozbyć się wszystkich oszczędności, sprzedać mieszkanie, położyć na szali przetrwanie własnej rodziny, a potem nakręcić serial, w którym śpiewają kapusty. Nie wiemy, na ile uniwersalna jest powyższa recepta. Wiemy natomiast, że w przypadku Tomasza Kurzewskiego, producenta i założyciela firmy ATM, sprawdziła się doskonale. Jeżeli wierzyć samemu zainteresowanemu, na pomysł stworzenia serialu komediowego wpadł, podsłuchawszy kuluarową rozmowę Krzysztofa Jaroszyńskiego i Michała Kwiecińskiego. Panowie rozmawiali o ogłoszonym przez Polsat konkursie na nowy polski sitcom. Kurzewski postanowił stanąć z nimi w szranki. Bogusław Hrabota, ówczesny dyrektor programowy stacji, widzi to nieco inaczej. Podobno Kurzewski zaprezentował mu produkowany przez swoją firmę program Power. Hrabota był pod umiarkowanym wrażeniem, stwierdził jednak, że chętnie obejrzałby rodzimą wersję świata według Bandich. Niezależnie od tego, która z tych historii przytoczonych w książce pod tytułem Świat według Kiepskich, zwariowana historia kultowego serialu Polsatu SQN 2022 jest prawdziwa, Kurzewski postanowił zaryzykować. Aby sfinansować produkcję wyłożył wraz z żoną 700 tysięcy złotych. Do współpracy zaprosił kolegów, z którymi tworzył wspomniany Power. Do składu dokoptowano Janusza Sadze i Aleksandra Sobiszewskiego z Motherfucker Studio. Reżyserią zajął się pochodzący z Tadżykistanu Okiu Hamidow, do tej pory pełniący w ATM-ie funkcję operatora. Świat według kiepskich, początkowo kiepskich świat, czego echa pobrzmiewają w piosence Bikcyca z czołówki, został dopuszczony do konkursu, w którym rywalizował z graczykami i rodziną zastępczą. Stawka była wysoka. Serial, który najbardziej spodoba się telewizom, miał zostać włączony do ramówki. Pierwszy odcinek Kiepskich pod tytułem Umarł odbiornik, niech żyje odbiornik, wyemitowany 16 marca 1999 roku obejrzało 6 588 000 widzów. Dwa kolejne również cieszyły się ponad 6-milionową widownią. Polsat nie miał wyjścia. Zamówienie kolejnych odcinków stało się czystą formalnością. W pierwszych miesiącach emisji Kiepskim w równym stopniu towarzyszył rubaszny śmiech z puszki, co inteligenckie larum. Popularność serialu miała być zdaniem krytyków dowodem na degenerację masowego gustu i upadek obyczajów. Na alarm biła Olga Lipińska, która powoływała się na antenie TVP na rozmowę z Wojciechem Młynarskim. Czy można sobie wyobrazić bardziej polsko-inteligencką dyskusję? Brakuje tylko Jerzego Giedrojcia. Jak wspólnie stwierdzili interlokutorzy, jeśli coś tak niskiego i tandetnego bawi całe rzesze telewizów, to pora umierać. W walkę o ochronę Polaków przed gustem... Polaków zaangażowali się też m.in. Zdzisław Pietrasik i Krzysztof Fyzet. Pierwszy z nich pisał na łamach polityki, nr. 13, 2001, Kiepscy to jawna pochwała matolstwa oraz nobilitacja nieudacznictwa i byle jakości, utrwalająca przekonanie wcale nie tak obce rzeszą telewidzów, iż w obecnej rzeczywistości nic się udać nie może. Drugi natomiast stwierdził w Rzeczpospolitej z 19 grudnia 2000 roku, że w serialu dominuje humor toaletowy. Telewizyjny ekran przypomina teraz momentami drzwi do miejskiego szaletu. Kurde, kurna, cyce, cycki, ty jełopie durnowaty, zasrać, pieprzyć, gówno, żygać. Kiedyś uśmiechaliśmy się oglądając Karwowskich, dziś śledzimy losy kiepskich. Nie trzeba było długo czekać na kontratak ze strony publicystów, którzy dostrzegali w kiepskich coś więcej. Jeszcze w 2000 roku Wiesław Kot zasugerował na łamach wprost, że świat według kiepskich to coś na kształt epopeji narodowej, która dialoguje z problemami Polaków wchodzących w nowe tysiąclecie swego rodzaju krzywe zwierciadło. Trudno było nie zauważyć, że kiepscy rzeczywiście wyróżniali się na tle popularnych produkcji tamtej doby. W miejsce ziemiańskich fantazji ze złotopolskich proponowali zgrzebny Gierkowski anturaż, zestaw fotel ława-fotel i monidło. Zamiast wielopokoleniowej inteligencji znanej z klanu, dostawaliśmy tu zmagających się z potransformacyjnym marazmem ludzi z marginesu. A do tego ten język pokraczny, potoczny, a zarazem literacki. Opinie w rodzaju nikt tak nie mówi i ludzie tak mówią wydawały się w jego kontekście równie uprawnione. Czy rzeczywiście chodziło jednak o diagnozy społeczne? I czy warto używać w kontekście kiepskich tak wielkich słów? Niewątpliwie całe to swojskie rekwizytorium i osadzenie akcji w środowisku osób niezamożnych stanowi ramę całej produkcji. Zamiast jednak rehabilitować serial przy pomocy to nie jest tak głupie jak się wydaje, warto skupić się na tym, co w nim naprawdę wyjątkowe. Świat, według kiepskich, stał się odtrutką na mieszczańsko-ziemiańskość tv telenowel. Ale i na szkło oraz stal tv seriali aspiracyjnych, z których wynikało, że wszyscy Polacy mieszkają w apartamentach z tarasem otoczeni efektownymi wieżowcami. Emisja Magdy M rozpoczęła się w 2005 roku. Serial reżyserowany przez Kamidowa, a następnie przez Patryka Jokę i Arka Drabińskiego. Samym swoim istnieniem ogłaszał tryumf niczym nieskrępowanej fantazji. W, wydawałoby się, sztywnych ramach sitcomu znalazło się miejsce i dla wspomnianych śpiewających kapust, odcinek 71 pod tytułem Świnia w każdym domu, i dla demonów z krzaczastymi brwiami, odcinek 283 pod tytułem Azazel Pazuzu. Przeżyliśmy niezliczone inwazje kosmitów, ale i wizyty prezydentów. Byliśmy po drugiej stronie lustra. Tropami i konwencjami moglibyśmy wypełnić prawdopodobnie całą tę książkę, a i tak nie wyczerpalibyśmy tematu. Anarchiczny duch kiepskich był też zresztą widoczny w wyborach obsadowych. Ceniony aktor teatralny Andrzej Grabowski towarzyszył tu od początku amatorce, barbarzy Mularczyk. Wśród niezliczonych gości znajdziemy między innymi Daniela Olbrychskiego oraz Katarzynę Figurę itd. Tak i tym podobne. Świat według kiepskich to łabędzi krzyk telewizji nieokiełznanej, która niedługo po premierze serialu została na dobre zamknięta w sztywnych ramach formatów, ze wskazaniem na te zagraniczne. A że bywają kloaczni? Owszem, to część języka tego serialu, ale przecież nie jedyna. Jak pisała Olga Drenda w antologii Nikt nikomu nie tłumaczy: świat według kiepskich w kulturze kiepscy wykraczają daleko poza zwyczajny humor sytuacyjny czy oparty na prostych zniekształceniach rzeczywistości, chwilami wkraczając niemal w czwartą gęstość. Podsumowaniem niech będzie fakt, że o ile wygrało rozpadające się z dźwiękiem plop-kropidło to już w odcinku kiepskich pod tytułem Kocham kino nagrodę Złotego cyca za najlepszy pomysł otrzymuje Walduś. Za scenariusz o treści dwaj faceci kradną motor, jadą, jadą, aż kończy im się benzyna i wpadają do morza. Kiepscy to bowiem surrealistyczny, groteskowy tygiel, w którym wystarczy miejsca dla wszystkich. I jeśli rzeczywiście przez niemal 23 lata emisji mówili nam coś o nas samych, to raczej to, że nasza tożsamość jest dziś hybrydowa że sami jesteśmy ulepieni ze skrajnie odmiennych elementów i nie powinniśmy się tego wstydzić. Wreszcie a niech tam że koniec końców najważniejsi są nasi najbliżsi to dzięki nim nawiązujemy właściwą więź ze światem. A jeśli powyższe nie przekonało was, że Kiepscy byli serialem absolutnie wyjątkowym, to przypomnijmy o pirackim piwie Mocny Full. Wyprodukowane przez Browar Kiper pojawiło się na rynku w okolicach 2000-2001 roku i zniknęło niewiele później. Producent działał bowiem bez zgody twórców Kiepskich. Pustą puszkę po Mocnym Fulu można dziś czasem znaleźć na portalach aukcyjnych. Jej ceny sięgają nawet tysiąca złotych. Tak. Pusta puszka, tysiąc złotych. Niewinny jak Klaudiusz Szefkowicz, Big Brother i reality shows. Big Brother budził trwogę i skłaniał do prasowych polemik. Z dzisiejszej perspektywy, Tfałenowski program wydaje się jednak dziecinnie niewinny. Jak z Orwella zakrzyknęliby prawicowi publicyści i po raz pierwszy mieliby rację. Holenderskie reality show rzeczywiście wywodziło koncept z orwellowskiej figury Wielkiego Brata. Zamiast totalitarnych wizji dostawaliśmy jednak uroczą zabawę. Oto dwanaścioro uczestników zostaje odseparowanych od świata zewnętrznego i zamkniętych w prowizorycznym kompleksie mieszkalnym, wybudowanym pod Warszawą. Aby zdobyć nagrodę główną w wysokości 500 tysięcy złotych, muszą zaskarbić sobie sympatię współuczestników, żeby ci nie nominowali to ważne słowo z epoki ich do opuszczenia domu Wielkiego Brata oraz telewidzów, żeby w razie nominacji zagłosowali na konkurenta. Po drodze wykonują natomiast różne mniej lub bardziej wymagające zadania wyznaczone przez Wielkiego Brata i mierzą się z deficytami w spiżarni. Małgorzata i jej walka z nałogiem nikotynowym. Pamiętamy. Prawda, że brzmi niewinnie? Innego zdania była Rada Etyki Mediów, która 6 marca 2001 roku, dwa dni po starcie programu, wydała oświadczenie, w którym czytamy: Nazwa ta nieprzypadkowo nawiązuje do orwellowskiej wizji totalitaryzmu. Przypomnijmy więc czas, kiedy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej aparat partii komunistycznej PZPR śledził życie poddanych swojej władzy obywateli za pomocą donosicielstwa, rewizji w domu i na ulicy, podsłuchu i kontroli koretyk także nikt i nic nie było w ochronnej sferze prywatności. Dzisiaj programy, tak zwane reality show, między innymi Big Brother, wciągają do udziału dobrowolnie, kusząc chętnych pieniędzmi i rozgłosem. Może to doprowadzić do tego, że gdy znów pojawi się zagrożenie totalnej dominacji państwa nad obywatelem, społeczeństwo nie dojrzy nic złego w podobnych działaniach władzy. Big Brother rzeczywiście prowokował również dyskusję natury moralnej i aksjologicznej. Sam wielki brat, w którego wcielał się wyłącznie w formie audialnej, Jarosław Ostaszkiewicz, przyznał w wywiadzie dla WiWy nr 12-2001, że jego żona nie przepada za programem: Z socjologicznego punktu widzenia, moją żonę to ciekawi, natomiast z drugiej strony deklaruje, że jest po stronie przeciwników programu i nie widzi w nim zbyt wielu elementów pozytywnych. Wątpliwościami dzielili się również, a jakże, duchowni katoliccy. Ksiądz Kazimierz Sowa mówił w wywiadzie dla Gazety Krakowskiej 12 marca 2001 roku: Wydaje mi się, że popularność programów typu Big Brother świadczy o tym, że ulegamy niskim instynktom, które w nas drzemią. Wrzało zresztą również po nieco bardziej liberalnej stronie. W polemikę na temat Big Brothera uwikłali się Mariusz Szczygieł, broniący programu, i Teresa Bogucka, zarzucająca producentom sprzyjanie najniższym gustom. Ponowny seans pierwszej edycji udowadnia, że nie było o co kruszyć kopii. Owszem, co prawda chcielibyśmy zapomnieć o sztubackim podglądaniu uczestniczek pod prysznicem, poza tym jednak jest miło, przytulnie i bezpiecznie. W miejsce domniemanego eksperymentu społecznego dostaliśmy raczej wygłupy na obozie, pełne improwizowanych występów, sękocińscy dj -e i przebieranek. Nasze podglądactwo miało zupełnie sowciarski charakter – Polski Big Brother rzeczywiście odpowiadał na potrzebę prawdziwości w telewizji, jednak nie zaspokajał jej poprzez skandal, ale poprzez idealny dobór uczestników. Nie wiemy, kto podjął ostateczne decyzje dotyczące castingu do pierwszej edycji. Wiemy jednak, że należy mu się grad telewizyjnych nagród. Zestaw został skomponowany tak, by każdy z nas mógł wybrać swojego bohatera lub bohaterkę. Na przykład wesołych i rubasznych Klaudiusza oraz Manuele, albo rockmana jajcarza Gulczasa, nieco oschłą Alicję, natchnionego artystę Picie, itd., itp. Uczestnicy w pierwszej edycji byli zazwyczaj wyraziści, a zarazem zwyczajni, przystępni. Publiczność to doceniła. Wystarczy wspomnieć, że zwycięzcą z 2001 roku został prawdziwy everyman świętej pamięci Janusz Dzięcioł. Pierwsza edycja Big Bradera okazała się niewątpliwym komercyjnym sukcesem. Średnia oglądalność odcinków wynosiła, wedle danych TNS, obop 4 miliony 200 tysięcy widzów. W kolejnych edycjach wyniki spadały. Brakowało też postaci, z którymi łatwo byłoby się utożsamić. Z Big Bradera 2 pamiętamy głównie frytkę, która rzekomo uprawiała w jacuzzi seks z uczestnikiem o pseudonimie Ken. To jednak smutne wspomnienie. Agnieszka, obecnie Maja Frykowska, padła ofiarą czegoś, co dziś nazywamy słatshemingiem, a odcinek programu Wojciecha Cejrowskiego z kamerą wśród ludzi z jej udziałem to jeden z najbardziej haniebnych momentów w historii polskiej telewizji. O trzeciej edycji Big Brothera i dalszych inkarnacjach programu, 2007, 2008 i 2019 nie będziemy się wypowiadać. Umówmy się, nikt z nas tego nie pamięta. Wróćmy jednak do roku 2001. Polsat nie zamierzał bezczynnie przyglądać się nowemu formatowi wprowadzonemu na antenę przez TVN. Poniżej cytat z artykułu Krystyny Lubelskiej pod tytułem Wyścig na ogonie Polityka 24 lutego 2001 roku. W czasie, gdy TVN robiła głośną kampanię programu Big Brother, Wielki Brat, i demonstrowała dziennikarzom świeżo wybudowany dla jego potrzeb dom pod Warszawą, bez rozgłosu, a nawet skrycie, rosły pod Wrocławiem dwa tajemnicze obiekty. Wiedzieliśmy, że Polsat buduje, mówią w TVN, ale myśleliśmy, że jakieś dekoracje dla kiepskich. Tajemnicze obiekty stanowiły scenerię polsatowskiego reality show Dwa światy, który wystartował 25 marca 2001 roku. Uczestnicy, jak sama nazwa wskazuje, balansowali tu między dwiema przestrzeniami. Pierwsza o charakterze rustykalnym zmuszała ich do opieki nad gospodarstwem, ale i gwarantowała zarobek w wysokości 1000 złotych dziennie. Do drugiej, zdecydowanie bardziej luksusowej, trafiało się natomiast za karę. Owszem, życie tu było znacznie wygodniejsze, ale i kosztowne. Uczestnicy musieli uiszczać opłatę w wysokości tysiąca złotych dziennie. Niedostatki techniczne, złe emocje krążące między uczestnikami i antycharyzma prowadzącego Piotra Najsztuba sprawiły, że program został zdjęty po pierwszym sezonie. W tym samym roku TV4, powstała w 2000 roku w wyniku fuzji naszej TV i Polsatu 2, wystartowała z takimi reality shows jak Amazonki, Gladiatorzy oraz Łysi i Blondynki. Coraz bardziej absurdalnymi i efemerycznymi. Big Brotherowa konwencja w obliczu gwałtownej popularyzacji internetu, w którym można było zobaczyć wszystko szybko zaczęła sprawiać wrażenie nadto grzecznej, a więc mało ekscytującej. Nie oznaczało to jednak końca reality shows. Wróciły triumfalnie w formie imprezowo-erotycznej. Jednak by tak się stało, musiało minąć jeszcze kilka dobrych lat. A polski Big Brother zostawił po sobie dobre wspomnienia, parę mniej lub bardziej udanych karier politycznych oraz wybitne dzieła z zakresu muzyki popularnej. Album Optymista Klaudiusza Szewkowicia na zawsze w naszych sercach. Serial aspiracyjny. Parę słów o Kasi i Tomku. Z całą pewnością było to coś zupełnie innego niż wszystko, co emitowano w polskich stacjach telewizyjnych do tej pory. Oto w roku 2002 widzowie TVN otrzymali Kasię i Tomka. Serial o parze, która wymykała się stereotypowi związku promowanemu w bardziej tradycyjnych serialach, takich jak Klan czy Złotopolscy. Tytułowi bohaterowie żyją w niesformalizowanym związku, bez dzieci, za to z karierami. Rewolucja obyczajowa? Raczej niekoniecznie. Bo ślub bohaterowie planowali i w końcu do niego doprowadzili, często rozmawiali też o dzieciach. Ale to kiedyś. Tradycyjna wizja rodziny nadchodziła, tylko my przyłapaliśmy bohaterów w momencie, w którym jeszcze ją odkładali, Gdy jeszcze korzystali z życia i to w bardzo wielkomiejskim stylu. Kasia i Tomek jeździli po Europie, co prawda autokarem, ale jednak chadzali na lancze i obiady do dobrych restauracji, zapisywali się na kursy winiarskie, tańczyli w szkołach tańca i sporą część tygodnia spędzali w galeriach handlowych. No i raz na jakiś czas oglądaliśmy ich w terapeutycznym gabinecie. Jeśli dodamy do tego powtarzające się w wielu odcinkach narzekanie na biurokrację, wyraźnie blokującą tych młodych, zdolnych i dynamicznych, to otrzymamy dość sugestywny wizerunek polskiej klasy średniej początku lat zerowych. Charakterystyczne jest zwłaszcza podejście filmowców do wnętrz i do miasta, oczywiście Warszawy. Scenografie w Kasi i Tomku to bardzo często przestrzenie ikeowskie i galerio centrowe. To świat, do którego w pierwszej połowie lat zerowych chciało się należeć. Produkcja oparto na francuskim formacie. Co ciekawe, oryginalnym Tomkiem, czyli Jeanem, był Jean Jardin, który kilkanaście lat po tej roli odbierze Oscara za artystę. Wcielający się w tytułowe postacie Joanna Brodzik i Paweł Witczak to casting znakomity, być może jeden z najlepszych w historii polskiej telewizji. Ktoś w trakcie preprodukcji dobrze wyczuł niezwykłą chemię pomiędzy aktorami. Fakt, że Wilczak i Brodzik zostali później parą i są nią do dziś, nie może dziwić nikogo, kto oglądał choćby jeden odcinek Kasi i Tomka. Serial miał też charakter dosyć nowatorski formalnie. Kamera była statyczna. I nierzadko stosowałam montaż wewnątrzkadrowy. W ramach jednego ujęcia otrzymywaliśmy kilka scenek, bo ktoś na drugim planie robił coś nie mniej interesującego niż to, co uskuteczniali główni bohaterowie. Często, choć nie zawsze, było też tak, że jedynymi twarzami, jakie widzieliśmy w danym epizodzie, były twarze Brodzik i Wilczaka. Na epizody sprowadzające się do pokazywania palców, pleców i potylic decydowały się czasem naprawdę znane nazwiska. W obsadzie gościnnej mieliśmy tu m.in. Michała Żebrowskiego, Piotra Gąsowskiego czy Jacka Borkowskiego. Pojawia się też parę osób, które na rozpoznawalność musiały jeszcze trochę zaczekać, np. Joanna Liszowska czy Borys Szyc we wprawiającej w zakłopotanie roli przerysowanego geja. Każdy odcinek oparty był na serii scenek spiętych konkretnym miejscem lub kontekstem. Mieszkanie, seks-shop, japońska restauracja i tym podobne. A poczucie szkicowości nasilały drobne animacje, niekiedy przelatujące przez ekran. Serial TVN-u to również niezwykle interesujący wgląd w świat, który powoli się kończył. Bo Kasia i Tomek to rzeczywistość przedinternetowa i przedsmartfonowa. Dostajemy czasem jakąś scenę z komputerem, ale rzadko i w ramach ciekawostki. Dla przykładu w jednym z odcinków Kasia przyłapuje Tomka na oglądaniu internetowego porno. To, co zastarzało się nie najsympatyczniej, to silnie obecne w Kasi i Tomku role płciowe. Widz serialu po prostu widzi, kto tu nosi spodnie, dosłownie i w przenośni. To on lepiej sobie radzi z finansami, jest stoicki, nie panikuje. Ona z kolei jest trochę rozhistoryzowana, bardzo naiwna i chorobliwie zazdrosna. Genderowo podzielono też gusta Kasi i Tomka. Ona lubi romanse, on horrory. Ona zakupy, on piłkę nożną. I tak dalej, i tym podobne. Dostaliśmy więc tylko pozorną zmianę obyczajową. Tomka i Kasię od bohaterów klanu czy plebanii odróżniał głównie lifestyle. Od Lubiczowie czy Złotopolscy zdecydowanie rzadziej chadzali do seks młodzieżowy dydaktyzm, czyli rower błażeja. Wiele z wynalazków popularnych w latach 90 i zerowych sprawia obecnie wrażenie zupełnie niedzisiejszych i niefunkcjonalnych. Weźmy wspomniane w innym miejscu odtwarzacz MP3. Albo pager. Albo programy telewizyjne dla młodzieży, w których najważniejszy segment stanowiły dyskusje. Rower Błażeja, wymyślony przez Sławomira Zielińskiego pod koniec lat 90. Pamiętamy dziś głównie ze względu na wstrząsający odcinek na temat kultury hip-hopowej z 2001 roku, który sam w sobie stał się memem. Oto młodzieżowi prowadzący młodzieżowego programu próbują odpowiedzieć na fundamentalne młodzieżowe pytanie, czym właściwie jest hip-hop? A co za tym idzie? Czy stanowi zagrożenie dla nastolatków? W dotarciu do prawdy mają im pomóc zgromadzeni w studiu widzowie stojący po przeciwnych stronach barykady oraz artyści i wydawcy – Eldo, Spinacz i Arkadiusz Deliś. Dyskusja szybko zamienia się we wzajemną połajankę pełną półprawd, stereotypów i okrągłych zdań. Przegrywają wszyscy, zarówno przeciwnicy zjawiska, którzy nie potrafią sformułować wystarczająco trafnych argumentów, jak i jego zwolennicy, niezdolni by bronić swoich racji. Największym przegranym okazałby się niechybnie Eldo, który sugeruje na wizji, że Eminem jest nieautentyczny i nie cieszy się poważaniem w branży. W sukurs przychodzi mu jednak prowadzący Cyprian Ziomski, który kończy program pytaniem: Jak żegnają się hip-hopowcy? Piłeczkę zręcznie odbija spinacz. Nad morzem mówimy do siebie cześć, a w zakopanem mówimy do siebie cześć. Właśnie. Prowadzący. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez OBOB w sierpniu 2000 roku, aż 100% ankietowanych określiło ich mianem sympatycznych. Mianem profesjonalnych natomiast zaledwie 27. Być może to wynik nerwowości związanej z formułą programu na żywo. Błażejowa ekipa umiarkowanie radziła sobie jednak z prowadzeniem dyskusji. Bywała tendencyjna i ministranska. Marihuanie mówimy nie, wybrzmiało we wspomnianym odcinku kilkakrotnie. Prowadzącym zdarzało się tracić kontrolę nad programem lub powtarzać pytania, na które goście już odpowiedzieli. Tak było chociażby z Agnieszką Uchylińską w odcinku o modzie z roku 2000. Nierzadko moderowane przez nich rozmowy bardziej niż poważną debatę przypominały kłótnie pomiędzy klasowymi prymusami i łobuziakami, która wybuchała w trakcie godziny wychowawczej. Niemniej przysłużyli się temu, by w środku dnia na antenie telewizji publicznej znalazło się miejsce dla niewygodnych i istotnych tematów. W rowerze rozmawiano zarówno o aborcji czy antykoncepcji, jak i eutanazji. Dyskutowano o używkach oraz przemocy wśród nastolatków. Nierzadko można było odnieść wrażenie, że prowadzący popadają w nachalny dydaktyzm. Trudno spodziewać się rzetelnej i wielostronnej debaty o narkotykach w programie nadawanym w ciągu dnia na jedynce. Oni sami przekonywali jednak, że jest zupełnie odwrotnie. W artykule Idali Mireckiej w jeansach i ciężkich butach, opublikowanym w tygodniku Przegląd numer 23 z roku 2000, czytamy: Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.